do tego parkowania. Dziwnie brzmiącą poprawką pana radnego Sonika, tą poprawkę macie państwo wstawioną w paragrafie pierwszym tej uchwały. Dotyczy ona tego, że mieszkańcy mogą parkować tylko i wyłącznie na czterech najbliższych ulicach wobec, znaczy wokół swojego zamieszkania. My tu w grupie roboczej w sprawie strefy parkowania postulowaliśmy jednak raczej, żeby każda podstawa była większa w naszej dzielnicy niż mniejsza. Taki zapis powoduje, że na pewno sprawę najbliższe cztery ulice co najmniej mini podstawami dla mieszkańców, bo niczym innym. I dlatego podejmujemy taką uchwałę intencyjną, żeby spróbować odwrócić ten zapis. Z tego co wiem, to Zigit mówi, że teraz będzie problem wprowadzenia tego zapisu. I dlatego zaufam osobom. Nie, z takiej poprawki pana senata, ponieważ jest ciężkie do wprowadzenia, jak ustaliliśmy. Druga sprawa, ulica jest różna. Jedne są dłuższe, drugie krótsze. No jest to zupełnie nierównomiernie zapisane. Dlatego powstała taka uchwała. Uzasadnienie jest dosyć długie, nie wiem, czy nie czytał, czy wszyscy czytali państwo. Ja myślę, że chyba wszyscy się zapoznali. Nie wiem, czy jakieś pytania są na tyle. Zobaczyliśmy to wynik, no nie będziemy sprawy, nie musimy to co tutaj ustało uchwały. Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa, ja mam poprawkę. Bardzo proszę o ciszę. W poprawce chodzi o to, żeby w tytule uchwały i w paragrafie pierwszym wyrażenie punkt czwarty, paragraf trzeci, ustęp dziewiąty zmienić na następujące wyrażenie paragraf pierwszy, ustęp pierwszy, punkt czwarty, bo Kasia to sprawdziła, że dokładnie według uchwały Rady Miasta to jest taki zapis właśnie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Więcej jest, więcej. Trzy wstrzymujące. Proszę. Kto się wstrzymał? Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Cztery, przepraszam. To pan Janusz. Czy są jeszcze jakieś pytania? Znaczy, mi się wydaje, nie pamiętam dokładnie, ale tam w tej uchwale był taki zapis, że to chodziło o parkowanie nie na najbliższych ulicach, tylko podejdzie było na równoległość, czy prostopadłość, czy coś takiego. Jak są to są. Ale parkowanie na czterech ulicach, to dla każdego mieszkańca, to jest zapisem dosyć, według mnie, dziwnym. Jak liczy potrzebne zamieszanie. No. Nie zadowolę się wprowadzenie potrzebne zamieszanie. Jak uczy liczyć od ulicy na przykład Zaleskiego równoległe, którą stronę? Czy cztery? To na Mogęcie również można. To dziwna uchwała, że dziwna uchwała, nie wiem, dlaczego to jest prawda, że to jest taki zapis potem. Dobrze, proszę Pani. Mogę powiedzieć, jak to była opinia właściwie Komisji Rady Miasta Katowic w stosunku do poprawki radnego Jerzego Sonika? Czy ktoś z Państwa może wie? Bo każda poprawka jest opiniowana przez opinię albo dekadnie. I właśnie bo to jest bubę, bo to jest ewidentne. Ewidentna ta poprawka radnego Sonika jest nawet niewykonalna. Ja byłam na tej sesji Rady Miasta i było tyle tych poprawek, że tam radni przy niektórych poprawkach nawet pytali i prosili o odczytanie, do której poprawkę teraz głosujemy. Więc ja obawiam się, że to po prostu troszkę nawet się tak przez to, że było poprawek aż tak dużo i one były takie wzajemnie się troszkę tak wykluczające, że radni tak nie do końca wiedzieli, na którą poprawkę. Ja tylko chodzi mi o opinię komisji, bo zakładam, że to przeszło przez Komisję Infrastruktury. Tak, tak. Ja nie pamiętam, czy ta poprawka miała pozytywną, czy negatywną. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania po poprawce. Poprawki nie muszą przechodzić przez komisję. Poprawka zgłaszana przez radnego i zawsze jest opiniowana przez właściwą komisję. One wszystkie miały opinię. Wszystkie komisje radni i poprawki z uwagą, bo jest taka poprawka zgłaszana przez radnego, są zawsze opiniowane. One miały wszystkie opinie, ale opinie prezydenta. Prezydenta, tak. Komisja już dwa
komisja dwa razy nie pracowała nad tym samym projektem. Ale to jest ja będzie miał pozytywną opinię, być kasę zbierał. Radny może prowadzić poprawkę do konkretnego projektu uchwały, ale pan prezydent wnosi swoje uwagi. Dobrze, proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące. Uchwała została podjęta. Teraz ostatni projekt.